Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I na sam początek zaznaczam, dzisiaj będzie troszeczkę dłużej niż standardowo, ponieważ będziemy zajmować się pierwszym zeszytem miniserii Crimson Rain, czyli drugiej części trylogii, trylogii rozpoczętej przez wydarzenie zwane War the Bounty Hunters, więc jeżeli generalnie nie jesteście na bieżąco, no to tutaj mogą się pojawić wszelkiego rodzaju spoilery, ale zakładam raczej, że słuchacie tych recenzji moich, czy też moich komentarzy będąc chociaż trochę w miarę na bieżąco z komiksami, tak więc tylko ostrzegam troszeczkę dla formalności. Jednocześnie również um, witam Was po drobnej, powiedzmy, przerwie jakiejś um, w kolejnej tej recenzji, ponieważ patrząc na to, jakie mam zaległości, no to niestety jest tego dużo, dużo, dużo i wiem, że pewnie są wśród Was um, ci z Was, którzy chcieliby bardziej posłuchać o The High Republic Adventures, czy, czy um, Temple Peak, um, um, Monster of the Temple Peak, uh, czy innych seriach komiksowych, ale stwierdziłem, że Skoro mam już nadrobić te zaległości, no to zacznę raczej od tych rzeczy nowszych, czy też po prostu te, które bardziej mnie interesują. No a Crimson Rain jest jedną z tych. Dla tych z was, którzy się zastanawiają, kiedy to wszystko nadrobię, plan ambitny jest taki, żeby zrobić to do końca tego roku. Ale co z tego wyjdzie, no to oczywiście przekonamy się w trakcie. Ale nie przedłużając, zacznijmy naszą przygodę dzisiejszym komiksem, który jest początkiem nowej miniserii, który od początku pokazuje nam, w jaki sposób będzie opowiadana historia, ponieważ dzieje się ona już po wydarzeniach z World of Bounty Hunters. Crimson Dawn publicznie zaprezentował się, że powraca i stara się, jakby w pewien sposób, zdobyć swój kawałek galaktyki. Natomiast sam komiks jest opisywany, czy też cała fabuła jest spowodowana przez narratorkę, która określa samą siebie jako e, archiwistka. To wygląda coś jak powiedzmy wiedźma z Dantuin e, albo jakaś powiedzmy e, tego rodzaju kobieta, która specjalizuje się w znajomości mocy e, zarówno Jedi, jak i Sithów no i ona powiedzmy opowiada nam z, kiedy jest postacią z Holokronu to jest na samym porządku powiedzmy komiksu no i jest zaprezentowane o czym i o kim właściwie jest ta historia dokładnie o Lady Kirze która jest teraz przewo przewodniczącą że tak powiem um, um, Crimson Dawnu i która przedstawia w tym zeszycie swoją ideologię czy też swoją motywację a mianowicie chce pozbyć się sitów, ponieważ wyznaje ona zasadę uważa ona po nauczeniu się od Maula że Sith są pewnego rodzaju monopolistą, na okazję, w galaktyce. Znaczy, się według jej filozofii kiedy galaktyka nie miałaby sitów, gdyby nie było rzeczywiście sitów, e, wszelkiego rodzaju struktura siły byłaby bardziej rozłożona. Mielibyśmy różnego rodzaju siły polityczne, mielibyśmy różnego rodzaju gangsterów, organizacje przestępcze i tak dalej i każdy teoretycznie miałby możliwość działania według własnym zakresie i dążenia do swojej powiedzmy jakiejś tam siły i można byłoby koryzestować ze sobą. Natomiast według niej e, sitowie zmonopolizowali ten rynek w jakiś sposób. I jeżeli ktokolwiek chce osiągnąć sukces w tej galaktyce, jeżeli chce się piąć do góry, no to ma tylko i wyłącznie jeden punkt, do którego może dążyć, czyli do pozycji Sithów. I jej zdaniem to jest niefajne, to jest jak najbardziej nie w porządku, i jej działanie ma na celu ostateczne, że jej ostatecznym celem jest pozbycie się czy też zdekapitowanie Sithów i wyrównanie całej tej struktury. W, powiedzmy, władzy w galaktyce, czy też możliwości, tak naprawdę, jakie są. I cały jej plan, oczywiście, jest wielowarstwowy, wielowątkowy, i um, poznajemy na początku samym różnego rodzaju osoby, czy też grupy, które do niej dołączyły. I zakładam, że każdy z tych zeszytów będzie dotyczył chociaż trochę danej poszczególnej grupy, ponieważ zaczynamy. Pierwszy zeszyt ma tytuł The Orphans i jest to nazwa, nazwijmy to, organizacji grupy łowców nagród, którzy które, bo mamy do czynienia tutaj praktycznie z samymi kobietami i jednym droidem, który, z tego co zrozumiałem, utożsamia się jako kobieta, które w pewnego rodzaju różny sposób straciły swoich rodziców. I co jest wstępem do całego tego, jakby, planu, jest to, że Kira wraz ze swoimi najbliższymi współpracowniczkami wyruszają do różnego rodzaju organizacji przestępczych, no i informuje nas o czymś, co mogliśmy przekonać się z War of the Band Hunters, czyli że Hatowie podpadli Imperium, że Imperium teoretycznie Szuka następców, no i te największe organizacje przestępcze mogą, powiedzmy, walczyć o tą próżnię na rynku, co jest tylko i wyłącznie wstępem do zasiania fermentu, bo sama Kira, co jest, co jest zaznaczone, mówi, że oni nie mają jakby, powiedzmy, gigantycznej siły militarnej, ale mają dostęp do różnego rodzaju kontaktów, mają szpiegów, mają informacje i tym chcą zamydlić oczy, powiedzmy, innym organizacjom. Jednocześnie, właśnie nasze nasze, e, powiedzmy, sieroty e, otrzymują zadanie, żeby uderzać w wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju e, organi jakby operacje organizacji przestępczych bez dostawiania żadnych śladów, czyli robienie z najzwyczajniej w świecie zamieszania. I pierwszy cel oczywiście pada na, e, na e, czarne słońce, czarne słońce zaczyna podejrzewać innych, e, zaczyna się odwet, potem jest odwet za odwet i idziemy do przodu i tutaj rozpoczyna się cały plan działania Crimson Dawnu, czyli siania w galaktyce i Zaczyna się tak zwana wojna syndykatów, która nawet interesuje samego Palpatina. No i dobra, to jakby dosyć prosto, w dużym skrócie to wszystko mówię, ponieważ jest tutaj tego naprawdę sporo i jest o czym mówić. I zaczniemy od tego punktu wyjścia, czyli Kiry, jej podejścia do jej organizacji, jak i również do tego, po co właściwie to wszystko robi. I jej przedstawianie tak naprawdę wolnego rynku zdemonopolizowanego, jeżeli Chodzi o władzę, jest intrygujące. Znaczy się Zakładam, że według jej filozofii, Sithowie, powiedzmy, e, ściągają całą siłę, całą potęgę, i w idealnej galaktyce, według Sithów, wszystko będzie podyktowane im, podczas gdy ona by chciała, żeby był, no, dosłownie, wolny rynek, tak? I jest, 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 powiedzmy, cała galaktyka, o czym sama mówi do innych, nawet organizacji przestępczych, kiedy mydli im oczywiście oczy, e, że, no, jest, możemy się dzielić, wy możecie się zajmować, nie wiem, narkotykami, wy możecie prostytucją, my niewolnictwem, ktoś tam czymś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Jest to trochę dziwne pytanie. Czy to oczywiście, ja jakby do wszystkiego, co Kira mówi, ja podchodzę z bardzo dużą rezerwą, i zastanawiam się, czy ona po prostu nie ma jakiegoś innego ukrytego motywu, jakikolwiek by on nie był, i może tutaj tych swoich sojuszników też w jakiś sposób oszukuje. Ale ciężko, ciężko jest na tą chwilę powiedzieć, co bardzo mi się podoba. Jakby sam wątek tego, że jest ta tajemniczość, my nie jesteśmy do końca pewni, kto, z kim, dlaczego i co się właściwie dzieje, jest naprawdę niesamowity. Jednocześnie podejście, o ile Kira ma tutaj rację, podejście na w zasadzie, um, że my nie chcemy być organizacją przestępczą, która tam zajmuje inne terytoria, terytoria innych um, powiedzmy. Organizacji przestępczych, tylko my dysponujemy informacjami, kontaktami, szpiegami i tym możemy się dzielić. Jasne, z jednej strony jest to jakieś tam oszukiwanie względem tych organizacji innych przestępczych, ale z drugiej strony jest idealną niszą, w którą Crimson don może się wczepić. No bo nie oszukujmy się, przejęcie terytorium siłowe takich organizacji jak Czarne Słońce, jak Pajkowie, jak Hatowie byłoby niezwykle ciężkie, najzwyczajniej w świecie. A skoro Kira miała tyle lat, żeby Przygotować się do tego wszystkiego, no to bardziej nie ma nic dziwnego w tym, że poszła bardziej w espionarze, tak powiem. Same sieroty, które są zaprezentowane, są tutaj elementem e, twórczości Charlesa Sola i jego takiego trochę formującego się własnego imperium świata gwiezdnych wojen. Bo na przykład pojawia nam się Papatoren e, to jest postać, która pojawiła się po raz pierwszy w serii komiksowej Lando z 2015 roku, e, więc, który również był pisany przez Charlesa Sola. Pojawiają nam się e, w serii komiksowej Darth Vader Mroczny Lord Sithów, ta powiedzmy lepsza, która się pojawiła, tam mieliśmy sytuację, gdzie dwójka zabójców nie udaje im się zabić Vadera, ale w zamian za informację, Vader oszczędza ich córkę, i ta córka teraz powraca właśnie jako przywódczyni e, tych sierot. Więc mamy tutaj różnego rodzaju nawiązania, mamy wszelkiego rodzaju podobieństwa, mamy. Sporą ilość ekspozycji, ale również sporą ilość akcji w stylu Charlesa Sola, e, gdzie mamy na przykład zestrzeliwywanie statków kosmicznych, gdzie mamy rozpruwanie ich za pomocą gigantycznego działa, e, więc jest tego naprawdę sporo. No i mamy budowanie tego zamieszania, tak, mamy tę walkę. Zaczyna się konflikt galaktyczny między syndykatami, no, które po prostu nie ufają sobie nawzajem, więc zaczynają się wybijać. No i to wszystko przywraca uwagę e, imperatora samego bezpośrednio. I tutaj zakładam, jest to po prostu krok w tą stronę, żeby Kira mogła w jakiś sposób osłabić Imperium, a jednocześnie chce wykorzystać rebelię w jakiś sposób, żeby ustawić, żeby powiedzmy wszystkie możliwe siły wykorzystać przeciwko Imperium, a przeciwko dokładnie CITOM, czyli Palpatinowi i Vaderowi. I tutaj jakby kolejnym etapem, bo drugi zeszyt ma być nazywany jako e, powiedzmy e, The Assassins, czyli będzie on się skupiał na devstick oraz na Oczy of bestone. Natomiast jednocześnie widzimy również, że rycerze REN będą atakować świątynię, czy też powiedzmy Zamek Weidera na Mustafar. Ale w ramach tego wszystkiego archiwistka, która wyszukuje informacje o jodzie, też się to pojawia. Widać, że ten cały wątek, cały plan jest wielo, wielowątkowy. Natomiast jednak jest jedna rzecz, która mnie troszeczkę niepokoi. E, ponieważ jest tutaj na samym końcu, mamy pokazane, że e, Kira w ramach tego hologramu, mówi, że no to wszystko może wypalić, a jednocześnie jest powiedziane, This story is a tragedy. Czy, a tragedy. Czyli, no okej, okay, to, że Crimson Dawn zostanie zniszczony, no jakby w dłuższej perspektywie, jest do przewidzenia. To, że nie uda im się zabić Wejdera i Palpatina przed epizodem 6, no też jest zrozumiałe. Tylko zastanawia mnie, jak bardzo tutaj zostanie to rozwiązane. Bo naprawdę chciałbym, o czym nieraz nie dwa mówiłem, chciałbym utrzymać ten Crimson Dawn po epizodzie 6. Chciałbym, żeby to nie była taka nagła tajemnica, która pojawia się na 3-4 miesiące, a potem w jakiś tam sposób zostaje, nie wiem, zdemolowana przez wejdera czy przez kogokolwiek innego. Generalnie rzecz ujmując, um, ten zeszyt spełnia moje oczekiwania względem tego co chciałem zobaczyć, czyli ten wielowarstwowy plan e, Kiry, który skupia wokół siebie różne dziwne organizacje, bo mamy Rycerzy Ren, mamy te sieroty, mamy Ochsiego w bestun, mamy Devstick, każdy z nich będzie miał jakieś swoje motywacje, no i one będą przedstawiane nam dalej. Mamy pokazanie nieco trochę tego świata przestępczego, mamy powrót Xizora, ponieważ w tym zeszycie, w tym komiksie jest zaznaczone, że Xizor e, żyje, że istnieje, że zarządza powiedzmy czarnym słońcem. E, więc fani starego kanonu jak najbardziej powinni się z tego cieszyć. Generalnie rzecz ujmując, ja jestem zadowolony. Podoba mi się sposób pisania soula, po raz kolejny sposób rozmawiania, dialogi między Kirą a przywódcą, jednym z przywódców e, e, Czarnego Słońca. Przedstawianie tego wszystkiego jasne, jest tutaj dużo ekspozycji, szczególnie na początku, ale to wszystko w jakiś sposób. Gra, naprawdę jestem zaintrygowany, naprawdę jestem ciekaw, co Kira, co ją tak do końca jakby kieruje. I, i właśnie ta niepewność jest jedną z najlepszych rzeczy w, w całym tym komiksie. Jakby właśnie. W którym momencie Kira kłamie, w którym momencie mówi prawdę, to, to wszystko jest takie bardzo, bardzo płynne. Nawet cała ta jej gadka, tak jak mówiłem, o, o jej motywacji, może być tak naprawdę wyssana z palca. I to wszystko sprawia, że ja autentycznie czekam na kolejne zeszyty. I jak dla mnie na razie Crimson Reign zapowiada się świetnie. E, oczywiście no, mam obawy, tak jak mówiłem, o tym, czy to się za szybko nie skończy. E, nie grozi nam powtórka z War of the Bounty Hunters, kiedy poszczególne, powiedzmy, historie są strasznie przeciągane, żeby. Żeby to wszystko jakoś tam e, zakończyć wspólnie, i co po prostu nie było zbyt fajne. Owszem, nie oszukujmy się, ale na chwilę obecną jak najbardziej jestem na plus. Tak więc wyszło nam ponad 13 minut, a no jak na recenzję pojedynczego zeszytu, no to rzeczywiście długo, no ale było, że zdecydowanie o czym mówić. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, jeżeli podoba Wam się to, co robię na moim kanale, możecie wesprzeć mnie finansowo, stawiając wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. A na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia już na następnym. Materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!